Dziś znajdujemy się w Małopolsce pod Krakowem u sympatyka sauny, u sympatyka ruskiej bani pana Wojciecha. Będziemy demonstrować mobilną banię MB103 z peleryną, z piecem parabomba. Właśnie rozpakowujemy paczki. Tak wygląda zapakowany piec parabomba. Do tego namiot w dużej torbie plus pelerynka. Miejsce już mamy przyszykowane. Jest tutaj za domem. Troszeczkę popracowaliśmy łopatą, żeby odśnieżyć, przygotować dobrze teren. I proszę popatrzeć, jak to będzie dalej wyglądało. Torba z namiotem. Duża torba z grubego PCV. W środku mamy sam namiot. Materiał, który w przypadku jakiegoś uszkodzenia można wstawić po prostu łatkę, jakby było jakieś przetarcie. Instrukcja. Dodatkowo mamy torbę z małymi śledziami, żeby móc, szczególnie w wiosnę, teraz zimą raczej nie, bo śledzie nie wbiją się w ziemię. Ziemia jest przemrożona. Myślę, że nawet na 40 cm. O, tutaj są dodatkowo markizy okienne. Mamy jeszcze cały system rurek. Stelaża, rurki wykonane z aluminium letniczego, bardzo odporne, bardzo wytrzymałe, a przy tym lekkie. I w drugiej torbie nasza pelerynka z linkami, tak aby móc mocować do skał czy do konarów drzew, czy tak jak w naszym przypadku tutaj zamocujemy gdzieś do ogrodzenia. O, właśnie rozkładamy namiot. Tutaj pomaga nam piesek, wabi się Ruśka. Też jest zainteresowana mobibą. Przyszykowaliśmy już część elementów. Połączyliśmy je w takie moduły i za chwilkę będziemy wkładać w poszczególne tutaj miejsca tych sekcji suwakowych. Tu są suwaczki. O. I będziemy wkładać te elementy ożebrowania. Ruśka nam na pewno pomoże. Ruśka! Daj głos. Mobiba rozłożona, mobiba na swoim miejscu. MB103. Kolor komórkowy, kamuflaż. Cały stelaż już jest tutaj zawiązany suwaczkami, zabezpieczone. Wszystkie elementy powkładane. O, tu jest przedsionek, który oddziela strefę saunowania ze strefą, nazwijmy to kącika, czy przebieralni, czy kącika, gdzie można zostawić swoje ubranko, czy zostawić postawić jakiś mały stoliczek. W środku różne sznureczki,
różne podwieszki, kieszenie, to wszystko też jest ważne, tak aby móc sobie jakieś swoje szpargały, akcesoria tam schować, czy podwiązać termometr. Tu mamy miejsce na markizę, zaraz otworzymy z tamtej strony na takich rzepach. Właściciel tutaj już przyszykował też porządne drewno do opalania pieca. Tu mamy taki otwór wentylacyjny, gdzie można też zrobić takim zabezpieczeniem. Dodatkowo wprowadzimy powietrze. No, przydaje się to latem. Mamy już ustawiony cały namiot. Peleryna do namiotu założona. O, tutaj na drzwi również jest. Podobnie w pelerynie mamy miejsca na wentylację. Ona jest przyszykowana tak, że wymiarem dokładnie pasuje do kształtu, do formy stelaża, także nie ma obaw, że coś będzie nam odstawało. Dodatkowo pelerynę zabezpieczyliśmy, przymocowaliśmy linkami do kamyków. Ta mombiba będzie tutaj stała dłuższy czas. Stąd chcieliśmy ją dokładnie zabezpieczyć przed wiatrem, aby móc mieć komfort tam przebywania, że w przypadku jakiegoś silnego wiatru, żeby nam nie porwało. Zamocowaliśmy do ogrodzenia. Dodatkowo peleryna u góry ma ten wzmocniony materiał polimerowy. To jest materiał z grupy Oxford. Peleryna również przystosowana jest tutaj pod względem wymiarowym do otworów okiennych, do otworów kominowych. O, kończymy montaż mobiby z peleryną. Przywiązaliśmy pelerynkę do tej części pokrycia namiotu. Już włożyliśmy sobie małe krzesełko i za chwilkę będziemy podłączać piec. Mobiba z peleryną już ustawiona. Komin wystaje ponad dach. W środku zamontowaliśmy piec parabomba. Tak on wygląda. Tutaj jest otwór, do którego należy wlać wodę. Koniecznie, gdy piec już pracuje, przykryć tutaj właśnie tą klapeczką, tym zatrzaskiem.
Piec obłożony kamieniami. Tutaj będziemy wkładać za chwileczkę drewno. Popielnik od dołu. I za chwilkę sprawdzimy, jak piec zachowuje się podczas saunowania. Piec już chodzi napalony. Spójrzmy do środka. Włożony jest brykiet drzewny, rozpalone takimi szczapkami sosnowymi. I pachnie. Piec się nagrzewa. Najlepiej w trakcie rozpalania otworzyć tutaj ten popielnik, tak żeby ten dostęp powietrza był w odpowiedniej ilości dostarczony do procesu spalania. Mamy tam wentylację, także też dopływ powietrza jest. Tą zewnętrzną może też otworzyć. Już powoli ciepło czuć. Piec powolutku uzyskuje temperaturę. Woda zalana do 3/4 wysokości objętości pieca. Ona będzie nam generowała parę wodną, tak ważną przy saunowaniu. Ale żeby para szła dyszkami, które znajdują się tam od dołu, należy koniecznie tutaj z tym zatrzaskiem przymknąć klapkę. Teraz już tutaj zakryliśmy. Dostęp powietrza od dołu. Jest i gospodarz. Witamy. Jakie wrażenia? No rewelacja, no. Jak się spocę, jak widać się poce, to jest super. Także bomba. Para bomba. O właśnie, tak. Bo dzisiaj jest super, bardzo łatwy w obsłudze. Szybciutko rozpaliliśmy, na dwóch brykietach leci. Cały czas, a my już spoceni. Także sprawdza się. Właśnie, jeszcze nie podlaliśmy wodą, bo włożyliśmy kamienie, obłożyliśmy piec dookoła kamieniami, żeby móc jeszcze dodatkowo tą parę uwolnić, to o co chodzi tak naprawdę w saunowaniu. Małą lampkę sobie włożyliśmy, tak, podwiesiliśmy. Warto. Deska też, ławka jak najbardziej przydatna. Również mobilna jak cała sauna. Można się położyć, można siedzieć. Ja akurat lubię po turecku. Można powiedzieć, że to rzeczywiście ruska bania? Myślę, że tak. Aczkolwiek doświadczeń z taką prawdziwą drewnianą nie miałem nigdy, ale z innymi saunami miałem doświadczenia i mogę stwierdzić, że to jest konkretne. Jest konkretne, a myślę, że może być jeszcze mocniej. Kwestia chyba dopalenia mocniejszego. Nie wiem, no w każdym razie póki co mi wystarczy. Dziękuję.